Co może być piękniejszego na tym świecie od daru życia? Życia ofiarowanego nam raz, niestety tylko raz. Każdy z nas rodzi się po to, aby dołożyć ważną cząstkę do tego świata. Cząstkę siebie. Swoje zalety, pasje, emocje, wspaniałe talenty, ale też wady, z którymi staramy się walczyć z lepszym lub gorszym skutkiem. Bo dla życia nie ma innego rozwiązania niż żyć. To motto naszego dzisiejszego występu, a także naszego dzisiejszego wieczoru. Jednak podzielamy nadzieję, że stanie się ono dewizą każdego z nas tu obecnych i będzie rozświetlało ścieżki naszej ziemskiej egzystencji. Egzystencji jakże pięknej i wspaniałej, ale też trudnej, pełnej bólu i cierpienia. W życiu piękne są tylko chwile. Napisał i zaśpiewał 30 lat temu Richard Riedel. Miał rację. Krótkie chwile budują całe nasze życie. Chwile szczęścia, ekstazy, smutku, dramatu. Nie pamiętamy godzin, czy nawet całych dni pomiędzy nimi. Tylko chwile. A i one znikają tak szybko, że z czasem miesiące mijają jak dni, a całe lata jak pory roku. Listopad, czyli najbardziej refleksyjny i pełen zadumy okres w roku. Czas wizyt na cmentarzach, spotkań, odwiedzin, wspomnień. Czas zatrzymania się na chwilę w dzisiejszym pędzącym świecie. Dzisiaj wspominamy tych, którzy odeszli, ale swoją charyzmą mocno zaznaczyli swój pobyt na ziemi i na zawsze pozostaną w naszej pamięci i w naszych sercach. Przed nami głębokie rozważania, chwilami trudne. Cytaty, wypowiedzi, teksty piosenek, które mocno wrysowały się w naszą codzienną rzeczywistość, które znamy, ale być może na co dzień ich nie dostrzegamy. Pełno w nich emocji, skrajnych uczuć, miłości do drugiego człowieka, wypływającej nadziei. Ci, którzy mają dość
Idą spać. Przyzwoitość. Warto być przyzwoitym. Przyzwoitość to postawa zgodna z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi. Porządność, uczciwość, solidność. To oczywiście definicja słownikowa. A jaka jest rzeczywistość? Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. Te słowa Władysława Bartoszewskiego uświadamiają nam, że każdy z nas na swojej drodze staje przed dylematem podejmowania decyzji, które niosą za sobą konsekwencje, również te moralne. Zwykliśmy mówić, że przyzwoici jesteśmy wtedy, kiedy nikogo nie zabiliśmy, niczego nie ukradliśmy. Myślimy jedynie przez pryzmat tego negatywnego sensu. Przyzwoitość to brak cech negatywnych. Ksiądz Jan Kaczkowski. Dobram raju, aż się wspiąłem, żeby ujrzeć wreszcie rajski świat. Rzekłem, gadać chcę z aniołem, do siwego stróża spoza krat. Spytał nieba stróż o powód mej wędrówki do niebieskich bram. Nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano słońce świeci, że świat będzie jakim stworzą go niepowzięte jeszcze dzieci. Spytał nieba stróż o powrót. Zapytałem o sen w życiu mym i o prawdę zapytałem. Rzekł mój synu, problem leży w tym, żeś pobłądził życiem całym. Śmiał się nieba stróż i wyznał, że szkoda czasu na gadanie. I choć nawet czegoś dowiem się, to i tak się nic nie stanie. Nie, 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 nie jest łatwo pojąć nawet to, zrobić ze swym życiem, by ciut na lepszy świat odmienić. Nim meteor obok nóg nam spadł, strażnik zabrał mnie do raju. A tam całkiem jak u babci sad, w którym śliwy zakwitają. Nie, 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 nie jest łatwo pojąć nawet to, to że co rano świat będzie jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Nie jest łatwo pojąć nawet to, to że co rano słońce świeci, że świat będzie jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. O!
odpowiedzialność. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie, rzekł lis. Lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za swoją różę. Jestem odpowiedzialny za moją różę. Powtórzył mały książę, aby zapamiętać. Najcenniejsze, co możesz dać drugiemu człowiekowi, to twój czas. Magdalena Witkiewicz. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś ty mówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś ty mówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Kruchość i delikatność. Główny bohater tej opowieści to 10-letni chłopiec o imieniu Oskar, który przebywa w szpitalu. Wolontariuszka Róża namawia go do pisania listów do Pana Boga. Chłopiec opisuje w nich swoje myśli, rozterki i marzenia oraz relacjonuje ostatnie dni życia. Kiedyś ciocia Róża, bo tak ją nazwał, wypowiedziała znamienne słowa. Myślę, że popełnia się ten sam błąd w stosunku do życia w ogóle. Zapominamy, że życie jest kruche, delikatne, że nie trwa wiecznie. Zachowujemy się wszyscy, jakbyśmy byli nieśmiertelni. Nauczyła mnie tego, że trzeba wyluzować. Trzeba mieć sporo dystansu i umieć oddzielić rzeczy pilne
odważnych. Pilne trzeba załatwić. Nad ważnymi trzeba się zatrzymać. Ksiądz Jan Kaczkowski. Choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie, choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Cierpienie. Są dwa rodzaje bólu, Oskarku. Cierpienie fizyczne i cierpienie duchowe. Cierpienie fizyczne się znosi. Cierpienie duchowe się wybiera. Nie bójcie się ryczeć, bo płacz jest bardzo męski. Krwotok trzeba hamować, a łzy niech popłyną. Ksiądz Jan Kaczkowski. Na chwila, świat się dla nas nie zatrzymał. Próbuję szukać w sobie słów. Co się z nami stanie, nie wiem. Ty wiesz, że mówię to do ciebie, bo tylko ty te słowa znasz.
zmieniać świat. Nie zrozumie nas, nie zrozumie nas, nie zrozumie nas. Kto nie płakał, nie płakał, nie płakał, nie zrozumie nas, nie zrozumie. Zapomnę nas. Usiądź tu koło mnie ostatni raz. Nie zrozumie nas, nie zrozumie nas, nie zrozumie nas. Kto nie płakał, nie płakał, nie płakał, na petardzie. Trudno zrozumieć to, lecz takie życie już jest. Dziś jesteś, a jutro nie. To trochę dobrze i źle. Wyjdźmy z naszej strefy komfortu. Podejmijmy wyzwanie. Płyńmy dziobem do fali. Nie myślmy i nie mówmy. Nie uda się. Nie nadaje się. Niech inni się tym zajmą. Wcielmy w nasze życie hasło, które stało się myślą przewodnią ekstremalnej drogi krzyżowej. Nie warto żyć normalnie. Trzeba żyć ekstremalnie. W życiu nie ma być jakoś, ale ma być jakość. Thank you.
się tu obok ciebie. Gwiazdy widać, księżyc podniósł się. Życie to prezent. Życie to taki dziwny prezent. Na początku się je przecenia. Sądzi się, że dostało się życie wieczne. Potem się go nie docenia. Uważa się, że jest do chrzanu, za krótkie. Chciałby się niemal je odrzucić. Na końcu kojarzy się, że to nie był prezent, ale jedynie pożyczka. I próbuje się na nie zasłużyć. Ja naprawdę zaczynam cieszyć się każdą chwilą i doceniam każdą minutę na tym łezpadole. To piękne słowa wypowiedziane przez Anię Przybylską, dziewczynę z Gdyni, którą pokochało miliony Polaków, a która pozostanie w naszej pamięci jako radosna, skromna dziewczyna, do końca dzielnie walcząca z nieuleczalną chorobą. Jeśli nie potrafisz wykorzystać minuty, to zmarnujesz i godzinę, i cały dzień, i całe życie. Aleksander Sołżenicyn. Dała, by widzieć ciebie
czekać. Nie bój nie, ja będę wołać, wołać cię, ja będę prosić, by jeszcze raz zobaczyć twoją twarz. Już jest to, więc aniołom szepnij to, że tęskni ktoś za dotykiem twoim. Aniołom szepnij to, że tęskni ktoś za dotykiem twoich rąk, że głodowałeś za dnia, ale dawałeś ile się da. Już jest po, więc aniołom szepnij to. Strach przed nieznanym. Ludzie boją się umierać, bo odczuwają lęk przed nieznanym. Ale właśnie, co to jest nieznane? Proponuję ci, Oskarze, żebyś się nie bał, żebyś był ufny. Spójrz na twarz Pana Boga na krzyżu. Znosi cierpienie fizyczne, ale nie cierpi duchowo, bo ufa. I nawet gwoździe mu nie doskwierają. Powtarza sobie: boli mnie? Ale nie ma nic w tym złego. To są korzyści, które przynosi wiara. I to właśnie chciałam ci pokazać. Nie bójcie się. Odwagi! Żyjcie w kontekście wieczności, bo za chwilę staniemy po tamtej stronie. Ksiądz Jan Kaczkowski. Gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź blisko tuż tu, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mi rękę.
mój czas. I przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Wszystko ma swój czas. I przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Da 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 da. Trudne pytania. Życie, śmierć, wiara, Bóg. Powinieneś zajrzeć do słownika filozofii, Oskarze. Tam znajdziesz słowa, których szukasz. Ale boję się, że też będziesz rozczarowany. Jest bardzo wiele definicji na każde z tych pojęć. Jak to możliwe? Najciekawsze pytania wciąż pozostają pytaniami. Kryją w sobie tajemnice. Do każdej odpowiedzi trzeba dodać być może. Tylko na nieciekawe pytania można udzielić ostatecznych odpowiedzi. Nie wszystko trzeba forsować za wszelką cenę. Ważne są podstawowe wartości. Dobroć, miłość, bliskość, poczucie sensu. Ksiądz Jan Kaczkowski. Patrzę na morze, szeroki kadr, przewietrza głowę. O ludziach, których mi brak, na niebie szukam i oddycham głęboko i czekam na świt. Tyle myśli mam w sobie, o nich, o tobie. Płyną falami, zmieniają mój stan. Może kiedyś się dowiem, znajdę odpowiedź, czym się stajemy. Może przyjmuję każdy żal. Oddycham głęboko i czekam na świt. Tyle myśli mam w sobie, o nich, o tobie. Płyną falami, zmieniają mój stan. Może kiedyś się dowiem, znajdę odpowiedź, czym się stajemy, gdy jesteśmy już tam. Kiedyś się dowiem, znajdę odpowiedź, czym się stajemy.
najcenniejsza jest pamięć. Każdy z nas stracił kogoś bliskiego i pustki po nim nie jest w stanie nic i nikt wypełnić. Jednak tejże pustce towarzyszy wdzięczność. Wdzięczność za wspaniałe chwile, które mogliśmy spędzić razem. Chwile radosne, niezwykłe, wspaniałe, ale też gorsze, trudniejsze. Mimo wszystko razem, na dobre i złe, w doli czy niedoli. Panie Boże, dziękuję Ci, że dałeś mi poznać Oskara. Dzięki niemu byłam zabawna, wymyślałam legendy, znałam się nawet na zapasach. Dzięki niemu śmiałam się i przeżywałam radość. Bardzo mi pomógł w Ciebie wierzyć. Jestem przepełniona miłością. Czuję, jak mnie pali. Dał mi jej tyle, że starczy na wszystkie następne lata. Do zobaczenia, ciocia Róża. Człowieku zostaje tyle, co zostaje nam w pamięci. Mówi Paweł Wawrzecki, serialowy partner Ani Przybylskiej, czyli Marylki Baki ze Złotopolskich. Światło w oknie.
Dla życia nie ma innego rozwiązania niż żyć. Ciociu Różo, chcesz powiedzieć, że dla życia nie ma rozwiązania? Chcę powiedzieć, że dla życia jest kilka rozwiązań, a więc nie ma żadnego. A ja myślę, ciociu, że dla życia nie ma innego rozwiązania niż żyć. Żyć pełnią życia, wstawać rano, cieszyć się słońcem, wiatrem, deszczem i śniegiem. Żyć i dziękować za każdy dzień, który jest wspaniałym prezentem od losu. Codziennie patrz na świat, jakbyś go widział po raz pierwszy. Wrócił nikt, żeby wspominać, jakie miał życie. Przed sobą mam jutro i dziś, czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza chwila z nieznanych mi i noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt, a gdybym tak już nie zdążył z tym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z Nim. Dopóki słońce mną rzuca cię, do tego jeszcze ta kawa i ten rym. Najlepsze chwile, jakie chcę mieć, i słowa, które ciągle chcę słyszeć. Najcudowniejsze ze wszystkich miejsc, czym będą, gdy już zabraknie mnie. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z Nim. Dopóki słońce mną rzuca cię, do tego jeszcze ta kawa i ten rym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z Nim. Dopóki słońce mną rzuca cię, do tego jeszcze ta kawa i ten rym. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Jan Twardowski w jednym ze swoich utworów powiedział: spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Niech te słowa będą dla nas mottem życiowym, przynajmniej w listopadzie. Dajmy sobie i innym szansę na okazanie uczuć, tych życzliwych i nieraniących, tych, które budują, a nie rujnują, tych, które leczą, a nie zakażają. Dostrzegajmy innych, ich pozytywne cechy, zanim los nas rozdzieli. Mówmy im o swoich uczuciach, miłości, szacunku, przywiązaniu, poszanowaniu. Nie bądź pewny, że masz czas, bo pewność niepewna. Zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy ostatnia pierwszą, czy pierwsza ostatnią.
A więc wystąpili przed państwem ekstremalna grupa teatralna działająca przy Centrum Kultury w Krynicy Zdroju. Brawo dla nich. Wystąpiła grupa wokalna działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereście. Brawo dla nich. Brawa dla muzyków, bo jak widzicie, tutaj trochę się rozrastamy. Jan Biel, klawisze i wokal. Gościnnie wystąpił, ale gościnnie już po raz kolejny z nami. Pan Michał Kajdy, brawa dla niego, który wsparł nas kontrabasem. I ja na gitarze, Artur Kobos. Bardzo dziękujemy tam z tyłu reżyserce i naszemu dzielnemu Sławkowi. On naprawdę pięknie nas nagłośnił i oświetlił. Naprawdę piękna robota. No i podziękowania tutaj dla jeszcze jednej osoby. Nie wiem, czy przyjdzie do nas, może przyjdzie do nas, żeby też z nami zaśpiewać tą ostatnią piosenkę. Także Mariuszu, zapraszamy cię do nas. Mariusz Kłapacz, szef ekstremalnej grupy teatralnej.